Świat Freak Fightów jest bardzo barwnym światem, a dziennikarze działający w tej rozrywkowej części sportów walki są narażani na różnego rodzaju przygody. Czasem trzeba przerwać wywiad z powodu zamieszek. Czasem wywiad zmienia się w muzyczne talent show. Cześć czołem, pytacie skąd się wziąłem, jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek. A i zdarza się, że zawodnicy chcą głośno i wyraźnie wyrazić swoje poglądy. Bóg, honor, ojczyzna! Bóg, honor, ojczyzna! Świat Freak Fightów opiera się na konfliktach, im większa niezgoda, tym większe dymy. Z reguły jesteśmy przyzwyczajeni, że do kłótni dochodzi między zawodnikami, lecz są przypadki, w których zwykłe zadawanie pytań zmienia się w ostrzejszą dyskusję i w rezultacie prowadzi do konfliktu. Witam, z tej strony Matt z kanału Freak Fight Polska i w dzisiejszym materiale przyjrzymy się największym konfliktom na linii dziennikarz-zawodnik Fame MMA. Mateusz Kaniowski jest jednym z prowadzących federacji High League oraz aktualnie jednym z topowych dziennikarzy, jeśli chodzi o polski Freak Fight. Mimo że jest on powszechnie lubianą postacią, w jego karierze również nie zabrakło ostrzejszych sprzeczek z zawodnikami. Jeszcze około rok temu Kaniowski był bliskim kolegą Don Casio. Panowie często spotykali się prywatnie i byli nawet na wspólnych wakacjach w Bułgarii. Z czasem ich relacja uległa pogorszeniu i Casio na jednym z cage'y w mocnych słowach wypowiedział się o Kaniowskim, oceniając, że jest on fałszywy oraz przybliżając powody konfliktu. Znaczy on jest jakby fałszywy, jak ludzie zobaczą, jakby ci z bliskiego grona, którym on w dupę włazi, zjarzą się, to tak jakby po kolei od niego odchodzą, nie? Zakończyła się po mojej walce z Eltosem. Jak leżałem w gipsie, on przyszedł do hotelu na i coś tam pierdolił głupoty. No to jest poważne oskarżenie. A ja leżałem w gipsie dopiero co z soru. A już tak jak byliśmy kiedyś w Bułgarii, Mati, niby wtedy jakby się poznawaliśmy i pojechaliśmy na wakacje, żeby się poznać bardziej. Ja mówię, Mati, wiesz, pojechaliśmy niby, żeby się lepiej poznać, a ja cię widziałem w tej Bułgarii tylko wtedy, kiedy chciałeś, żebym cię kurwa oznaczył na Instastory. Tak podsumowując, kumacie i zrozumieją, o co chodzi. Dziennikarz zaraz po programie odniósł się do słów Casiusza, zdradzając szczegóły kłótni po pijaku oraz wspominając, że chciał na spokojnie wyjaśnić sytuację z Casiuszem, lecz koniec końców do porozumienia nie doszło. Wydaje mi się, że po prostu pomyliłeś kogoś, kto chce być twoim wrogiem, kto chce się z tobą wyzywać, kłócić, mieć walki i cokolwiek w tym stylu. Z kimś, z kim po prostu przyjaźniłeś się przez dłuższy czas i z kimś, kto cię darzy szacunkiem, pomimo tego, że się gdzieś tam w życiu pokłóciliśmy. Pokłóciliśmy się po gali Fame 8, kiedy Casio miał kontuzję po najmanie. Byłem pijany jak Bela, nawalony jak Messerschmitt i z flaszką whisky przyszedłem do pokoju Casia. Tak naprawdę myślę, że jestem w pokoju Michała Rogozińskiego, bo to do Michała szedłem. Pokłóciliśmy się strasznie, nawyzywaliśmy. Jak rano wstałem, to miałem zajebiście wielkie wyrzuty sumienia. Więc przy pierwszej okazji, kiedy tylko się mogliśmy spotkać, podszedłem do Casia na konferencji w lutym, był ze swoją dziewczyną i powiedziałem, że chodź, pogadamy na osobności, nie żeby się kłócić, wyzywać, cokolwiek, tylko po prostu wyjaśnijmy to sobie, bo bez sensu, żeby dla jednej głupoty przekreślić taki czas trwania znajomości. Casio powiedział, że on nie chce, że nie mamy o czym gadać, więc powiedziałem mu, że można na niego poczekać po konferencji, usiądźmy, wyjaśnijmy, no bo bez sensu. Ale stwierdził, że po prostu omijajmy się. Uszanowałem twoje zdanie. Sprzeczka miała miejsce około rok temu. Od tamtego czasu Mateusz nie przeprowadził publicznego wywiadu z Don Casio. Arkadiusz Tańcula to kolejny zawodnik, z którym Kanu miał w przeszłości lekką spinę dotyczącą tytułu, który Mateusz umieścił pod wywiadem z Tańculą. Nazwa filmiku brzmi Fame MMA, najebałbym wszystkich bez przygotowania. Arek wyraził swoje niezadowolenie dotyczące tytułu w jednym z programów Fame'u. To jest wywiad z tobą, ale nie zgadzasz się ze wszystkim, co tam zostało powiedziane, nie zgadzasz się z tym, jak to zostało promowane. Z tytułem przede wszystkim, tak? Że każdego rozjebana z ciała. No człowiek, muszę dać spokój, to nie o to mi chodziło. Ja miałem na myśli tam, wiesz, ludzi, którzy walczą w Fame'ie, nie mają nic wspólnego ze sportem, tak? A on tu od razu podciągnął pod to, wiesz, zawodników, którzy walczą, którzy mają jakieś osiągnięcia. I to tak, wiesz, wychodzi słabo, wyszedłem na jakiś kozaka teraz w sieci, wiesz, tam cisnę po mnie w komentarzach. Strasznie słabo, Mateusz, z twojej strony, że tak to. Tytuł, wiesz, tak naprawdę to była taka jakaś pierdoła. 20-minutowy wywiad, w której tak, wiesz, napąknąłem coś takiego, a on to wziął i zrobił z tytułu po prostu wykorzystał. I uważasz, że to nie przystoi. Uważam, że to jest słabe, tak, z jego strony. Kaniowski odniósł się do zarzutów i wybronił się na swoim Instagramie. No i muszę bronić tego, co napisałem, ponieważ nic tam nie jest przeinaczone i już wam pokazuję. Wysokości nie miałbym się tam bić tutaj w tym Fejmie. No w Fejmie nie miałbym, kurde, no serio, nie chcę być jakimś kozakiem czy coś, no ale z kimś jakimś youtuberem, z kim, widzisz, że tam z kimś, to ja tam bez przygotowania był wejść i wszystkich. No. Więc nic tu nie jest przeinaczone, tylko użyłem to poprawnie, że to dobrze brzmiało.
W kolejnym wywiadzie panowie oznajmili, że wyjaśnili sprawę między sobą i nie ma między nimi złej krwi. Monika Laskowska, znana lepiej jako najlepsza polska dziennikarka, początkowo zasłynęła przez swoje słabe przygotowanie oraz wiele zabawnych wpadek popełnianych podczas prowadzenia wywiadów. O ile większość osób, z którymi pani Monika prowadziła wywiady, z dużym dystansem podchodziła do niezbyt profesjonalnej formy dyskusji, tak brak przygotowania bardzo nie spodobał się Kasiuszowi, który z czasem przestał udzielać wywiadów dziennikarce. Don Casio nie ukrywał, delikatnie mówiąc, mieszanych uczuć podczas rozmowy z Moniką. Może na początku skąd się wziął taki pseudonim? Kasiusz to jest moje imię. A, to jest swoje imię. Tak, Don Casio to jest moje pseudonim. Pan Pawłowski skasował, gdzieś tam pozamiatał. Jak skasował Pawłowski? Ale co? Na konferencji. Ale co skasował? Kasiusza. A skasował? Potyczka rozmowna. Czyli o rozmowę ci chodzi? Ale ty, Monika, naprawdę musisz odrobić pracę domową, bo nawet słownie ci nie idzie. To już walczyliście? Z kim? Z Neymanem? To mało jesteś poinformowana. Myślałem, że już się trochę biedę. Tyle mnie ominęło? No, słabo. Kiedyś byłaś nieprzygotowana, nie znałaś mojego imienia. No. Teraz nie wiesz, kiedy jest walka. No, poczekaj, same minusy jako dziennikarz. No, musisz trochę odrobić, bo jak przyjeżdżasz na wywiady, a nie wiesz, że jeszcze walki nie było? Nie. Bardzo słabiutko. Robi takie podchody, tak, Kasiusz? Nie, ciebie? Nie. No, nie. Przecież ci powiedziałem, że ci nie udzielę. Że wywiadu. Nie przebaczysz mi? Nie. Okej. Okay. A za to? No, sama za to. Nie wiem. Najlepsza polska dziennikarka, wiem. No właśnie, chciałabym się... Do nieprzyjemnej sytuacji doszło na wywiadzie po przegranej walce Marcina Wrzoska z Donem Casio. Wszystko zaczęło się od pytania dotyczącego dalszych losów Wrzoska w KSW, czyli wcześniejszej organizacji Marcina, w której jeden z właścicieli zadeklarował, że w przypadku przegranej Wrzoska zostanie on wyrzucony z federacji. Marcin, wszyscy są ciekawi, jakie są twoje dalsze losy w KSW. Widzieliśmy, że Maciej Kawulski opuścił szybko obiekt. Co powiesz generalnie? Do siatki to oklaskał, więc chyba zgadza się ze mną Maciek. Pytanie odnośnie tego samego tematu zadała również dziennikarka z kanału TV Reklama, lecz tym razem pytanie mocno zirytowało Marcina i jego odpowiedź była dużo ostrzejsza. Mam pytanie odnośnie twoich dalszych losów w KSW. Czy one dopiero będą wiadome w momencie... Tak, ale to pytanie. Tak, ale czy będą pytanie. One wiadome dopiero w momencie, gdy się odwołasz? To pytanie... Marcin... I nie wiem, co mam innego powiedzieć. Powiedzieć, skoro jeszcze nie rozmawiałem z nikim z wodarzy. Jak podszedłem do Maćka, Maciek wstał i klaskał. To widziałem, nie rozmawiałem jeszcze z nikim. Następne więc pytanie. Co mam wiedzieć? No myślałam, że wiesz, jakoś wcześniej to też jest ustalone. Pomyliłaś się. Okej. Okay. Ale... Okej. Okay. Około miesiąc temu Marcin udzielał wywiadu tej samej dziennikarce. W rozmowie został poruszony temat poprzedniej niezbyt miłej rozmowy. Marcin przyznał, że zachował się co najmniej niekulturalnie i przeprosił dziennikarkę. Pamiętasz, jak niemiło potoczyliśmy rozmowę? To znaczy, ja niemiło się odezwałem w stosunku do ciebie, ale byłem zbulwersowany po walce, a ty zadałeś drugi raz pytanie, które było przed chwilą. Rozumiem, że oczywiście może się zdarzyć każdemu nieuwaga. I nie, zachowałem się co najmniej niekulturalnie. Przepraszam. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli odcinek się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Trzymajcie się, cześć!